drugiego cyklu, ale już dzisiaj ostatni wykład, układowi pokarmowemu i różnym zaburzeniom działania narządów układu pokarmowego i roli diety w ich leczeniu, a dzisiejszy wykład będzie poświęcony wpływowi alkoholu na zdrowie człowieka. Także witam panią dr Aleksandrę Kołotę, która przedstawi państwu te zagadnienia, a powie i od strony żywieniowej o alkoholu, o tym, czy alkohol ma wartość odżywczą, czyli czy jakieś korzyści z tego czerpiemy, że spożywamy alkohol, czy to sam alkohol, a może inne związki, które towarzyszą alkoholowi w napojach alkoholowych, ale myślę, że zacznie od ważnego problemu, jakim jest sam problem spożycia, coraz większego spożycia alkoholu. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to w ciągu 20 paru lat spożycie alkoholu ponad około 50% się zwiększyło i rośnie no niestety spożycie głównie tych alkoholi wysokoprocentowych i piwa, natomiast wina, które jest chyba najlepszym spośród wszystkich napojów alkoholowych napojem, niestety maleje. Także no nie chcę za dużo tutaj uprzedzać tego, co powie pani doktor. Na pewno będą państwo mieli również pytania, jeżeli nie odpowie na wszystkie nurtujące państwa problemy. Także po całym wykładzie będzie również możliwość zadania pytań, także zapraszam państwa, którzy zostaną z nami po krótkiej przerwie właśnie na tą część dyskusyjną. Również zapraszam internautów, którzy nas oglądają, do uważnego śledzenia wykładu i później zadawania pytań. No i żeby nie przedłużać, zapraszam panią dr Aleksandrę Kołotę, która jest pracownikiem Katedry Dietetyki naszego wydziału, do przedstawienia tego fajnego, myślę, na koniec całego cyklu zagadnienia. Witam państwa bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność zaprezentować wykład związany z wpływem alkoholu na zdrowie człowieka, ale z uwagi na to, że temat jest bardzo rozległy, to chciałabym się skoncentrować na takich kwestiach absolutnie bardzo podstawowych, ale oczywiście o wpływie na zdrowie też zdecydowanie tutaj będę dużo mówić. Chciałabym na początku przedstawić państwu bardzo krótko historię w ogóle spożycia alkoholu, ale z uwagi na to, że jest ona bardzo długa, to postaram się tutaj w takim skrócie telegraficznym. Następnie przejdę do omówienia losów alkoholu w naszym organizmie, czyli jakim przemianom ulega. Oczywiście tutaj w odniesieniu też do wpływu na zdrowie, jak również zastanowimy się, czy w ogóle napoje alkoholowe mają wartość odżywczą, jak również, czy w przypadku napojów alkoholowych istnieje w ogóle dawka bezpieczna, bo wiemy o tym, że generalnie spożycie alkoholu no, grozi między innymi uzależnieniem, ale czy jest dawka bezpieczna. Jeśli chodzi o historię alkoholu, to zdecydowanie możemy powiedzieć, że on towarzyszy nam od zarania dziejów, czyli ta historia jest bardzo, bardzo długa. Pierwsze takie przekazy to jest Mezopotamia, czyli tereny dzisiejszego Iraku. I w Mezopotamii wiodącym trunkiem było piwo, które również posiadało swoją boginię. W starożytnym Egipcie oprócz piwa spożywano także wino, przy czym piwo było wykorzystywane w celach leczniczych czy do celów religijnych, wino bardziej w takiej codziennej konsumpcji, ale co ciekawe, już wtedy dostrzeżono negatywne konsekwencje picia alkoholu, co spowodowało po pierwsze zakaz spożywania alkoholu w świątyniach, a oprócz tego również zakaz picia alkoholu w armii egipskiej.
Także można powiedzieć, że już dawno temu dostrzeżono też negatywne konsekwencje, zwłaszcza spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Jeśli chodzi o te mocniejsze alkohole, to w zasadzie one nie były w tamtych czasach znane, aczkolwiek znany był sam proces destylacji. Tutaj po raz pierwszy został on przeprowadzony przez arabskiego alchemika Gebera, jednakże odkrycie to nie zostało wykorzystane, w związku z tym ten proces destylacji na długi czas został zapomniany. Ale powrócono do niego w XIII wieku za sprawą francuskiego profesora Arnolda de Villanowy, który przeprowadził trzykrotną destylację wina, uzyskując bardzo mocny alkohol. Nazwał go wodą życia, uważając, że jest to panaceum na wszelkie dolegliwości. Woda życia, czyli po łacinie aqua vita, stąd już bardzo blisko do spolszczonego określenia oko vita. I do oko vity jeszcze wrócimy. W czasach początków państwa polskiego tym dominującym napojem alkoholowym było piwo. Oczywiście było to piwo niepasteryzowane do czasów oświecenia, uzyskiwane z jęczmienia. Natomiast Bolesław Chrobry był przez Niemców nazywany piwoszem właśnie z uwagi na to, że bardzo preferował ten trunek i wypijał w bardzo dużych ilościach. I trzeba przyznać, że piwo rzeczywiście było wtedy tym dominującym alkoholem. Wino wtedy w Polsce, winorośl była uprawiana w bardzo niewielkich ilościach, w związku z tym również mało produkowano wówczas wina. W związku z tym ono, jeżeli się pojawiało, to tylko i wyłącznie na dworach królewskich. A jeżeli było sprowadzane, bo w późniejszych czasach również sprowadzano z zagranicy, jednakże było to bardzo drogie, duży koszt, w związku z tym też tylko najzamożniejsi mogli sobie pozwolić na spożywanie wina. I oczywiście głównie wówczas wino było wykorzystywane w czasie mszy, czyli do celów religijnych. Zygmunt I, na pewno bardziej Państwu znany jako Zygmunt Stary, również preferował bardzo piwo w formie, można powiedzieć, składnika potrawy, czyli zupę piwną z grzankami, to była jego ulubiona potrawa. Natomiast w czasach późniejszych, XV-XVI wiek, nieco zmienił sytuację za sprawą wprowadzenia propinacji, czyli szlacheckiego monopolu produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych, co tak na dobrą sprawę było początkiem końca, można powiedzieć, tego przemysłu piwnego, a zapoczątkowało bardzo silny rozwój gorzelnictwa. I można powiedzieć, że również niestety doprowadziło do bardzo rozpowszechnionego nadużywania alkoholu, zwłaszcza właśnie tej okowity, czyli gorzałki, jak Państwo widzicie, o bardzo dużej ilości etanolu, bo 80% to jest dwa razy tyle, co w wódkach, które dzisiaj są produkowane. I niestety, ale to właśnie doprowadziło do rozpowszechnienia picia alkoholu, do, na dobrą sprawę, pijaństwa takiego już w wymiarze masowym. Również po zniesieniu pańszczyzny bardzo często chłopom w ten sposób płacono, tak? Czyli w formie gorzałki. I ta sytuacja dalej się rozwijała, również za czasów królów saskich. Tutaj macie Państwo dwóch przedstawicieli. Z lewej strony August II Sas, czyli August Mocny, i August III Sas, którzy, jak Państwo widzicie, również można powiedzieć, że hołdowali zasadzie, która wówczas, takie powiedzonko powstało, za króla Sasa: jedz, pij i popuszczaj pasa. I zdecydowanie władcy ci, widać, że hołdowali tej zasadzie. Zdecydowanie na pewno nadużywali i alkoholu, i w nadmiernych ilościach również żywność. I już tak
zbliżając się do czasów nowszych, już bardzo tak skrótowo, okres międzywojenny to czas znacznego obniżenia spożycia alkoholu z uwagi najprawdopodobniej na zubożenie ludności. Natomiast niestety okres II wojny światowej to jest bardzo gwałtowny wzrost spożycia alkoholu i tutaj warto może mieć świadomość, że był to sposób okupanta na eksterminację narodu, tak? Czyli poprzez rozpijanie, no ale też często było tak, że na przykład partyzanci nie mieli dostępu do żywności, w związku z tym też zastępowali żywność alkoholem. W tym okresie bardzo dużo powstało takich nielegalnych gorzelni. Po II wojnie światowej również obserwowany wzrost spożycia alkoholu. Natomiast aktualnie jak wygląda sytuacja, to tak jak powiedziała we wstępie pani doktor, zdecydowanie można powiedzieć, że to spożycie wzrasta, aczkolwiek tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy przedstawione spożycie w litrach czystego alkoholu, tak, czyli w litrach etanolu na jednego mieszkańca, to są ilości średnie. Tutaj tylko od roku 93 już nie przedstawiam wcześniejszych danych, natomiast jak Państwo widzicie, jest zdecydowanie wzrost, można powiedzieć, że mniej więcej od roku 2013 jest już na stałym poziomie to spożycie, aczkolwiek dane z 2018 wskazują na delikatny wzrost w stosunku do roku 2017, więc tutaj sytuacja jest na pewno niepokojąca, bo zresztą jak Państwo widzicie, nie mamy tutaj w ostatnim czasie spadku, tylko jednak to się utrzymuje na dość wysokim poziomie. Jeśli chodzi o rodzaj napoju alkoholowego, który najczęściej jest wybierany, to tutaj w zasadzie sytuacja nie uległa zmianie, jeśli chodzi o to miejsce pierwsze, bo jest to piwo. Tutaj mamy strukturę spożycia właśnie od roku 2000. Jak Państwo widzicie, ponad 50% to jest taki stały trend. W tej chwili już się raczej tak zbliżamy do 60%, czyli najczęściej wybieramy piwo. Nieco zmieniła się struktura, jeśli chodzi o wyroby spirytusowe i wino oraz miody pitne, bo tutaj, jak Państwo porównacie sobie początek lat 2000 z ostatnimi latami, to zdecydowanie widzimy, że spożycie wina się zmniejsza, natomiast spożycie wyrobów spirytusowych jest większe. Czyli najpierw piwo, potem wyroby spirytusowe, a na końcu wino i miody pitne. Jeżeli ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek zastanawiał się, czy liczba sklepów oferujących alkohol ma wpływ na wielkość spożycia alkoholu, to tutaj zdecydowanie odpowiedź byłaby twierdząca. Chciałabym, żebyście Państwo popatrzyli na ten wykres. On został opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Część tego wykresu przed chwilą Państwo widzieliście, bo jest to spożycie etanolu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to jest ta linia czerwona. Natomiast linia zielona to jest liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. No i myślę, że bardzo tutaj wyraźnie widzimy zależność, że niestety, ale jednak ta dostępność alkoholu powoduje, że to spożycie jest większe. Natomiast w ostatnim czasie regulacje prawne mają przeciwdziałać tej sytuacji, czyli ma się zmniejszyć liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych i tutaj zdecydowanie spodziewamy się, że to na pewno wpłynie na ograniczenie, na zmniejszenie wielkości spożycia alkoholu. Chciałabym teraz przejść do kolejnego punktu, czyli do losów etanolu w organizmie, czyli w jaki sposób jest on metabolizowany. Należałoby zacząć od tego, że pierwszym narządem, który będzie już w jakimś tam stopniu odpowiadał za jego przemiany, to jest żołądek.
W żołądku działa dehydrogenaza alkoholowa, która będzie już pewne ilości tego etanolu przetwarzała, ale z uwagi na strukturę chemiczną etanol bardzo szybko jest wchłaniany, w związku z tym no, tutaj nie odgrywa żołądek jakiegoś szczególnej roli w procesie przemian etanolu. Natomiast właśnie z uwagi na to, że on dość szybko jest przekazywany dalej do dwunastnicy, z dwunastnicy do krążenia, do krwi, a z krwią do wątroby. Po kilkunastu minutach od wypicia alkoholu już możemy odnotować wykrywalny jego poziom we krwi. Natomiast generalnie takie najwyższe wartości odnotowujemy w takim przedziale czasowym od 30 minut do 2 godzin. Oczywiście mówimy o sytuacji jednorazowego spożycia alkoholu, w sytuacji, kiedy jest on wypijany systematycznie przez jakiś określony czas, no to tutaj wiadomo, będzie się to kumulowało. I przy tym punkcie chciałabym od razu też omówić tą funkcję etanolu, taką najbardziej jakby dla nas odczuwalną, ponieważ etanol jest substancją psychoaktywną, czyli podobnie jak narkotyki, jak kokaina na przykład, podobnie jak kofeina, będzie miał działanie na ośrodkowy układ nerwowy. I tutaj w zależności od tego, jakie jest stężenie alkoholu we krwi, przy wartości powyżej 0,3 promila, mamy już nieznaczne zaburzenia równowagi, widzenia, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, aczkolwiek według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych moglibyśmy tutaj już podać wartości 0,2 promila. I to jest już taka ilość, która wskazuje na spożycie alkoholu. Przy nieco wyższych wartościach, 0,5 promila, mamy już takie charakterystyczne objawy jak nadmierną pobudliwość, gadatliwość, ale też już obniżona samokontrola i nie jesteśmy w stanie już w sposób właściwy ocenić sytuację czy własne możliwości. 0,7 promila powyżej, tu już mamy zdecydowanie dalsze, bardziej pogłębione zaburzenie równowagi, ale też na przykład obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej, pojawiają się zachowania agresywne, drażliwość, ale też przyspieszone bicie serca i wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Powyżej 2 promili już sytuacja się odwraca. Czyli z tej nadmiernej pobudliwości przechodzimy w stan wzmożonej senności. Przy wartości powyżej 3 promili tu już dochodzi do spadku ciśnienia krwi, do obniżenia temperatury ciała. Tu na marginesie dodam, że alkohol daje tylko pozorne uczucie rozgrzania. Przy wyższych wartościach mamy zupełnie odwrotną sytuację, czyli następuje obniżenie ciepłoty ciała. Jest to sytuacja, która już może prowadzić do śpiączki. Natomiast powyżej 4 promili to już jest zdecydowanie bardzo, bardzo dużo. To jest w zasadzie stężenie, które może powodować śmierć. I w odniesieniu do tych objawów chciałabym nawiązać do problemu, który nadal niestety u nas jest obecny, a mianowicie prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. I w związku z tym chciałam Państwu pokazać, jak wygląda kwestia dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi kierowcy. U nas 0,2 promila. No więc wrócę do tego, o czym przed chwilą mówiłam, bo już te wartości 0,2 promila to są te ilości, które wskazują na spożycie alkoholu, przy których już mamy zaburzone widzenie, równowagę, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli to już jest sytuacja, w której my nie jesteśmy na pewno w stanie prawidłowo ocenić sytuacji na drodze. W innych krajach, jak Państwo widzicie, te dopuszczalne ilości są różne. Ja już pomijam te kraje, w których to jest naprawdę bardzo wysoka wartość, 0,8 promila, gdzie tak na dobrą sprawę to już jest stan upojenia alkoholowego. Ale też jak Państwo widzicie, te kraje, które są zaznaczone na czerwono, tam absolutnie zero.
więc jest to jeszcze bardziej zaostrzone i do tego w zasadzie powinniśmy dążyć. I tutaj, żeby Państwu zobrazować, ile trzeba wypić, żeby te 0,2, tutaj uwaga, mój błąd, wpisałam 0,02, ale to są 0,2. No więc dla, powiedzmy, przykładowego mężczyzny, który waży 80 kg, wypicie półlitrowego piwa, takiej przeciętnej zawartości 5% etanolu, to ta wartość 0,2 promila jest uzyskiwana już po godzinie. Czyli zdecydowanie, jak Państwo widzicie, nie potrzeba tych ilości dużo, żeby już stan wskazujący na spożycie alkoholu osiągnąć. U kobiet będą to niższe wartości. Zachęcam do tego, żeby korzystać z alkoholowego liczydełka. Tam Państwo możecie przewidzieć, czy też sprawdzić zawartość etanolu, znaczy oszacować zawartość alkoholu we krwi, podając swoją płeć, masę ciała, rodzaj i ilość spożytego alkoholu, jak również czas. Czyli możemy oszacować po godzinie, po dwóch, po trzech i można tam wprowadzać różne wartości. Wracając do tempa wchłaniania etanolu, to oczywiście tutaj oprócz tego, ile zostało, ile spożyliśmy alkoholu, ważny jest też rodzaj, tak? Bo są różne rodzaje napojów alkoholowych o mniejszej i większej zawartości etanolu, ale również obecność pokarmu w żołądku i myślę, że to jest zupełnie logiczne, że jeżeli spożywamy alkohol naczczo, to wówczas on się wchłania najszybciej. Natomiast jeżeli pijemy alkohol do posiłku, no to naturalnie wtedy to wchłanianie jest trochę spowolnione. Jeśli chodzi o przemiany etanolu, to tutaj w bardzo małych ilościach, nie więcej niż 10%, szacuje się, że tak od 2 do 10, w formie niezmienionej etanol jest wydalany z moczem, z wydychanym powietrzem, stąd ten element jest wykorzystywany do badania kierowców i również przez skórę. Natomiast zdecydowanie ponad 90% etanolu ulega metabolizmowi początkowo w żołądku, ale to już Państwu wspomniałam, że w dość niedużym stopniu, również w jelitach, w mózgu, w wątrobie. Ta dehydrogenaza alkoholowa, mamy różne klasy, 5 klas tego enzymu, więc w największych ilościach ona występuje w wątrobie, ale również w innych narządach. I ta, która występuje w wątrobie, zdecydowanie w największym stopniu odpowiada za przemiany etanolu. Czyli możemy od razu tutaj stwierdzić, że wątroba jest tym narządem, który jest najbardziej narażony też na szkodliwe działanie etanolu. Nawiązując do wiodącego tematu cyklu spotkań w ramach Wszechnicy Żywieniowej, kilka słów na temat oddziaływania alkoholu na przewód pokarmowy. Tutaj musimy pamiętać o tym, że etanol jest substancją toksyczną i podrażnia błonę śluzową, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć całego przewodu pokarmowego, ale zwłaszcza jamy ustnej, gardła, przełyku, również żołądka i dwunastnicy. Tutaj mamy ten bezpośredni kontakt z tą substancją. W związku z tym będzie sprzyjał alkohol stanom zapalnym żołądka, dwunastnicy, ale też na przykład przełyku. Również będzie sprzyjał nadżerkom, a tutaj już mamy bardzo prostą drogę do wrzodów żołądka czy dwunastnicy. Zatem no, z pewnością nadużywanie alkoholu może doprowadzić do wrzodów, a jednocześnie osoby, które mają chorobę wrzodową, zdecydowanie powinny alkoholu unikać. Kolejna kwestia. Jeżeli ktoś z Państwa jest przekonany o tym, że alkohol sprzyja trawieniu, to zdecydowanie trzeba ten mit obalić. Nie jest to prawda. Alkohol w ogóle zaburza pracę przewodu pokarmowego, opóźnia opróżnianie żołądka. W związku z tym u osób, które mają skłonności do refluksu, zdecydowanie będzie dochodziło do nasilenia objawów refluksu. Także osoby, które mają refluks, zdecydowanie nie powinny korzystać z napojów alkoholowych.
I tutaj myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że alkohol będzie jakby nasilał wydzielanie kwasu solnego, a jednocześnie będzie też hamował działanie enzymów trawiennych, czyli właśnie będzie zakłócał procesy trawienia. Także absolutnie alkohol jako sposób na poprawę trawienia nie jest dobrym wyborem. Tym samym możemy powiedzieć, że zdecydowanie nadmierne picie alkoholu będzie zwiększało ryzyko nowotworów w obrębie przewodu czy układu pokarmowego, czyli gardła, przełyku, żołądka, jelita grubego, ale tu jeszcze możemy dorzucić wątrobę, gruczoł piersiowy, także w zasadzie bardzo dużo narządów jest tutaj narażonych na te negatywne konsekwencje. Idąc dalej, czyli przechodząc do wątroby, bo tak jak Państwu powiedziałam, w żołądku ta dehydrogenaza alkoholowa działa w niedużym stopniu. Tutaj głównie wątroba. W wątrobie największej ilości etanolu są przetwarzane. I tak jak wspomniałam, dehydrogenaza alkoholowa to jest ten enzym, który uczestniczy w przekształcaniu etanolu do aldehydu octowego. I myślę, że warto mieć świadomość, że o ile etanol jest substancją toksyczną, to aldehyd octowy jest substancją rakotwórczą. O potwierdzonym rakotwórczym działaniu, działanie kancerogenne, mutagenne, także tu nie mamy wątpliwości, jeśli chodzi o szkodliwe działanie tego związku. I aldehyd octowy jest dalej przekształcany przez dehydrogenazę aldehydową do kwasu octowego, czyli wątroba, która jest narządem bardzo ważnym w naszym organizmie, bo ona wszystkie takie substancje szkodliwe musi zneutralizować, a co za tym idzie również etanol, również aldehyd octowy, czyli trzeba je przetworzyć do takich form właśnie, które nie będą szkodliwe i które będą mogły być wydalone. Nadużywanie alkoholu, czyli wypijanie dużych ilości alkoholu, niewątpliwie będzie prowadziło do choroby, bardzo poważnej choroby, o której się mówi w ostatnim czasie coraz więcej, czyli do alkoholowej choroby wątroby. Tutaj niestety komórki wątroby, które właśnie metabolizują etanol, będą najbardziej narażone na uszkodzenia, w związku z czym ta choroba, myślę, że będzie się też o niej coraz więcej mówić. W naszym kraju nie są prowadzone statystyki dotyczące liczby osób z alkoholową chorobą wątroby. W Europie takie statystyki już zaczęli prowadzić Brytyjczycy, na świecie również Chińczycy, wskazując, że jest coraz więcej osób młodych, które cierpią na alkoholową chorobę wątroby. Na czym ta choroba polega? Tutaj dochodzi do stłuszczenia wątroby. No więc jak to się dzieje, że przy nadmiarze alkoholu wątroba ulega stłuszczeniu? Tutaj zostaje zaburzony też przy tych przemianach etanolu więcej we krwi mamy lipidów, między innymi triglicerydów, które muszą być wyłapywane i transportowane do wątroby, żeby je dalej przekształcić. W związku z tym ten nadmiar lipidów powoduje to, że niestety w hepatocytach te lipidy są gromadzone, też jest ograniczona możliwość ich usuwania z wątroby. Stąd mamy stłuszczenie jako ten pierwszy etap. No ale to nie koniec, bo jeżeli osoba, która ma stłuszczoną wątrobę w wyniku nadużywania alkoholu, to niekoniecznie musi to być osoba uzależniona, to może być po prostu osoba, która nadużywa alkoholu, to kolejnym etapem jest stan zapalny wątroby. Przy stłuszczeniu jedynym skutecznym sposobem leczenia jest abstynencja. Przy stanie zapalnym w zasadzie również, aczkolwiek w zależności też od stanu zdrowia takiej osoby, można tutaj ewentualnie jeszcze próbować farmakoterapii. Natomiast trzecim etapem, już takim najbardziej zaawansowanym, to jest marskość wątroby, czyli już sytuacja, która wymaga w zasadzie przeszczepu tego narządu, co jak Państwo możecie się domyślać u osób nadużywających alkoholu jest takie dość kontrowersyjne. Czyli trzy stopnie alkoholowej choroby wątroby jako narządu najbardziej narażonego na działanie etanolu.
Od czego zależą przemiany etanolu? Bo tutaj trzeba też mieć świadomość, że tak jak wszyscy Państwo jesteście na sali, to każdy będzie troszeczkę inaczej etanol metabolizować. Kobiety inaczej, mężczyźni inaczej. Dodatkowo jeszcze będzie tutaj miało znaczenie, w jakim jesteśmy wieku, nasze indywidualne uwarunkowania genetyczne, ale też styl życia, stan zdrowia i to, czy przyjmujemy jakieś leki. I teraz po kolei omawiając te elementy, zacznę od pierwszego, czyli płeć. My kobiety mamy więcej tkanki tłuszczowej i mniej wody w organizmie, w związku z tym, jeżeli kobieta i mężczyzna wypiją taką samą ilość alkoholu, to w przypadku kobiet ta ilość alkoholu będzie musiała się rozpuścić w mniejszej ilości wody, płynów w zasadzie. W związku z tym można powiedzieć, że to jest jeden z elementów odpowiedzialnych za to, że kobiety mają słabszą głowę. Druga kwestia, również działająca na niekorzyść pań, to kwestia związana z dehydrogenazą alkoholową, której niestety w żołądku mamy dwukrotnie mniej, więc już na tym etapie więcej etanolu jakby przekazywana jest dalej. Także jest to kolejna rzecz, która powoduje, że kobiety mniej efektywnie metabolizują alkohol. Kolejna kwestia to estrogeny. Mamy więcej estrogenów, ale niestety również działa to na naszą niekorzyść, ponieważ zwiększa wchłanianie etanolu i tutaj nie wiadomo dokładnie, jaki jest mechanizm działania. Można zatem powiedzieć, że zdecydowanie kobiety są bardziej narażone na szkodliwe działanie alkoholu. Po pierwsze na pewno wątroba, jako to miejsce, główne miejsce przemian etanolu, ale też mózg, bo tutaj pewne ilości etanolu również są metabolizowane w mózgu, ale jeśli chodzi o takie konsekwencje zdrowotne, to na pewno kwestia łatwiejszego uzależniania się, ale też na przykład problemów z koncentracją, z pamięcią. W przypadku kości etanol upośledza metabolizm witaminy D, więc zwłaszcza u kobiet po menopauzie, u których już nie są wytwarzane estrogeny, które mają takie działanie ochronne na kości, niestety też jest większe ryzyko osteoporozy. No i również układ hormonalny. Tutaj zwłaszcza w przypadku kobiet w wieku rozrodczym etanol zakłóca cykl menstruacyjny, też może zakłócać funkcje rozrodcze, także może powodować bezpłodność. Kolejnym elementem jest wiek. I tutaj zaczęłabym od takich najmłodszych, czyli od okresu prenatalnego, czyli kwestia tego, czy kobiety w okresie ciąży lub laktacji piją alkohol, bo tutaj myślę, że starsi słuchacze na pewno kiedyś słyszeli, że czerwone wino Egri Bicaver ma nie doprowadzać, czy nie, jakby zabezpieczać przed niedokrwistością w przypadku kobiet w ciąży. W tym momencie wiemy zdecydowanie, że żadna ilość alkoholu nie jest dozwolona w okresie ciąży oraz laktacji. Jeszcze do niedawna mówiło się o FAS, czyli o alkoholowym zespole płodowym. W tej chwili już zostało to określenie poszerzone i mówimy o spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli kobiety, które planują ciążę, już na tym etapie nie powinny spożywać alkoholu. Natomiast macie Państwo tutaj wymienione po pierwsze wpływ alkoholu właśnie na ośrodkowy układ nerwowy, czyli uszkodzenie tutaj ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, wady rozwojowe, zatem niestety takie dziecko może urodzić się z niedorozwojem umysłowym, z opóźnionym rozwojem fizycznym i psychicznym, co w kolejnych latach, jak Państwo widzicie, powoduje problemy z pamięcią, koncentracją, uczeniem się, mową, ale też takimi aspektami społecznymi, jak relacje z innymi ludźmi. Także zdecydowanie może to być efekt picia alkoholu przez matkę w okresie ciąży, ale też jak najbardziej w okresie na przykład laktacji.
I alkoholowy zespół płodowy, który w tej chwili łączy te elementy, o których przed chwilą powiedziałam, ale dodatkowo jeszcze tutaj wyróżnia się zaburzenia wzrostu i pewne charakterystyczne cechy budowy twarzy. Takim elementem wyróżniającym jest brak albo bardzo słabo zaznaczona rynienka podnosowa. Nie wiem, czy tutaj to widać, ale jest to zaznaczone. Także to jest taka cecha dominująca, też krótki nos, szeroko rozstawione oczy, obniżenie nasady nosa, więc niestety, ale też w tutaj budowie twarzy te elementy są bardzo charakterystyczne. Także zdecydowanie w okresie ciąży i w okresie laktacji kobieta nie powinna spożywać alkoholu. Jeśli chodzi o młodzież, to od kilku lat są prowadzone badania ankietowe, też przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To są takie badania, które są prowadzone również w innych krajach Europy. I jak nasi nastolatkowie w tych badaniach wypadają? Ostatni cykl tych badań był prowadzony w 2015 roku. I z tego badania wynika, że ponad 70% polskich uczniów w wieku 15-16 lat piło alkohol w ciągu ostatniego roku przed badaniem, natomiast w starszej grupie to jest już ponad 90% uczniów, co tutaj jest związane z tym, że jest już to okres osiągania dojrzałości, więc prawdopodobnie jest to z tym związane. Myślę, że bardzo alarmującą kwestią jest obniżenie progu wiekowego, w którym młodzież po raz pierwszy pije alkohol, bo zwróćcie Państwo uwagę, to jest akurat informacja z wcześniejszych badań, ale ją pozostawiłam, bo uważam, że ona jest bardzo istotna. 20% młodzieży 15-letniej przyznawała, że piła alkohol pierwszy raz w wieku 11 lat lub mniej. Więc to jest trochę przerażające, że ten próg wiekowy się obniża. Który alkohol jest najbardziej popularny? To tutaj wśród młodzieży można powiedzieć, że preferencje są takie same jak u osób dorosłych, czyli na pierwszym miejscu jest piwo, na drugim jest wódka, na trzecim jest wino. Jeśli chodzi o taką typową porcję piwa, to 15-16-latkowie wskazywali, że jest to pół litra lub mniej, natomiast starsi 17-18-latkowie w drugą stronę, pół litra lub litr jako taka jednorazowa konsumpcja tego alkoholu. I jeszcze jedna kwestia, to jest oczywiście jakiś bardzo skromny wycinek tych badań, ale zadano również pytanie młodzieży, czy doświadczyli chociaż raz w życiu takiego silnego upicia, czyli sytuacji, w której zataczali się, bełkotali, nie pamiętali tego, co się działo. No i okazuje się, że wśród młodszych uczniów 1/3 doświadczyła raz w życiu takiego stanu upojenia, natomiast jeśli chodzi o tą starszą młodzież, to aż 2/3 uczniów. Tutaj przypominam, że pytanie było, czy raz w życiu, więc można oczywiście również spodziewać się, że to było więcej niż raz w życiu. Konsekwencje zdrowotne spożywania alkoholu u młodzieży są bardzo, bardzo poważne. Oczywiście jest to, można powiedzieć, specyfika wieku dorastania, sięganie po alkohol, po inne używki, natomiast tutaj bardzo liczne konsekwencje zdrowotne, również to, o czym Państwu mówiłam w kontekście właśnie alkoholowej choroby wątroby, u nas takie statystyki nie są prowadzone, ale w Wielkiej Brytanii już wśród osób właśnie młodych ten problem dostrzeżono i takie statystyki już są prowadzone. Mamy tutaj na pierwszym miejscu rozwój uzależnienia w życiu dorosłym, czyli zdecydowanie im wcześniej, im więcej tego kontaktu z alkoholem, to niestety potem w życiu dorosłym to się będzie taka sytuacja niestety ciągnąć, czyli rozwój uzależnienia. Ale też jak Państwo widzicie, spadek masy ciała, bóle głowy, utrata apetytu, zaburzenia snu. Oczywiście mamy tutaj też większą podatność na infekcje, na choroby.
depresja, inne zaburzenia psychiczne, uszkodzenia mózgu. Także konsekwencje są bardzo poważne, w związku z tym należałoby zrobić wszystko, żeby jednak młodzież zniechęcać do spożywania alkoholu. A jak wygląda sytuacja w przypadku osób starszych? No w zasadzie podobnie. Też byśmy nie zachęcali, dlatego że z wiekiem obniża się jakby efektywność metabolizowania etanolu, czyli ta sprawność mechanizmów eliminujących jest mniejsza, co przekłada się po prostu na wyższą toksyczność alkoholu. Czyli to nie jest tak, że osoby starsze mogą tutaj sobie pofolgować i pić więcej. Też trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Kolejna kwestia to uwarunkowania genetyczne. I tutaj z jednej strony to jest kwestia tego, tej naszej indywidualnej, naszych indywidualnych uwarunkowań genetycznych, bo każdy z nas ma dehydrogenazę alkoholową, która będzie trochę inaczej działała, stąd takie różnice osobnicze, ale z drugiej strony też kwestia rasy, no bo okazuje się, że u rasy czarnej zaobserwowano, że uwarunkowania genetyczne sprzyjają szybszej eliminacji etanolu. Wydaje się, że to jest sytuacja korzystna i dzięki temu też dużo rzadziej te osoby się uzależniają. To jest potwierdzone naukowo. A jeśli chodzi o rasę azjatycką, to tutaj jest troszeczkę inny mechanizm, powiedzmy, działania ochronnego, a mianowicie tutaj jest obniżona tolerancja na działanie etanolu, co oznacza, że Azjaci po wypiciu nawet niedużych ilości alkoholu reagują dość, tak powiedziałabym, gwałtownie, czyli drżenie rąk, nudności, w związku z czym oni po prostu nie piją alkoholu. Kolejnym elementem jest styl życia, ogólny stan zdrowia i tutaj chciałabym taki element dwukierunkowy poruszyć w nawiązaniu do otyłości, dlatego że jest to też dość duży problem narastający w ostatnich latach i na razie niestety niewiele wskazuje na to, żeby sytuacja miała się poprawić i możemy otyłość i alkohol analizować właśnie dwukierunkowo, czyli z jednej strony zastanowić się, czy otyłość może nasilać objawy stłuszczenia wątroby właśnie w wyniku nadużywania alkoholu, bo tutaj należałoby zaznaczyć, że u osób właśnie otyłych również dochodzi do stłuszczenia wątroby w wyniku niewłaściwej diety. Czyli mamy bardzo podobne efekty, też stłuszczenie, stan zapalny, marskość, ale możemy mieć dwa czynniki uszkadzające. Z jednej strony etanol, a z drugiej strony niewłaściwa dieta. Więc to jest jakby jeden kierunek. A druga kwestia to, czy alkohol może być czynnikiem sprzyjającym nadmiernej masie ciała. I omawianie tego zagadnienia rozpocznę od wartości kalorycznej. Bo zdecydowanie alkohol ma wartość kaloryczną i to są tak zwane puste kalorie. 1 gram etanolu dostarcza 7 kilokalorii. W przypadku tłuszczu to jest 9 kilokalorii, białko i węglowodany po 4 kilokalorie. Czyli wpasowuje nam się tutaj etanol pomiędzy. Ale myślę, że warto uświadomić sobie, że etanol nie może być w organizmie magazynowany. Nie mamy takich umiejętności, w związku z tym on musi być przetworzony i ma w tym pierwszeństwo. I zastanawiając się nad wartością kaloryczną napojów alkoholowych, warto tutaj popatrzeć, jak ona się prezentuje. Jedno piwo, czyli pół litra piwa, to jest niecałe 250 kilokalorii, ale to jest jedno piwo. Jeżeli ktoś z Państwa skusi się na 3 piwa, to jest to już ilość przekraczająca 700 kilokalorii. Czyli zdecydowanie możemy tutaj znacząco podwyższyć podaż energii,
przy dużych ilościach alkoholu. W przypadku wermutu 100 ml dostarcza 155 kalorii, wina musujące, lampka takiego wina to jest 114 kilokalorii. I tutaj od razu przypomniało mi się, że o jednej rzeczy Państwu nie powiedziałam przy wchłanianiu etanolu. Jeżeli Państwo spożywacie wino musujące lub alkohol z dodatkiem napojów gazowanych, to ten dwutlenek węgla sprzyja wchłanianiu etanolu, czyli niestety też nie ma to działania korzystnego. W przypadku wina, to tutaj na dobrą sprawę dużo zależy od tego, czy jest to wino wytrawne, półwytrawne czy słodkie. Jak Państwo widzicie, wartości od 99 do 142 kilokalorii. Wino czerwone około 102 kilokalorie. Także wartości, można powiedzieć, zbliżone. W przypadku wyrobów spirytusowych, czyli wódki, jeden kieliszek, czyli około 25 gramów, to jest niecałe 90 kalorii, ale już 5 kieliszków to będzie ponad 440, a jeżeli Państwo wybieracie drinki, no to wtedy jeden taki drink to około, to jest taka wartość szacunkowa, 130 kilokalorii, a jak to pomnożymy przez 5, to mamy 650 kilokalorii. Czyli zdecydowanie, jeżeli to są duże ilości, to one mogą mieć też wpływ na masę ciała. Jeżeli sytuacja się dość często powtarza, to na pewno łatwo tutaj możemy doprowadzić do dodatniego bilansu energetycznego, czyli do przybierania na masie ciała. To tak trochę pismem obrazkowym, jeżeli alkohol jest spożywany do posiłku, to zwiększa całkowitą ilość energii, czyli ta podaż kalorii jest wyższa. Bardzo często jest też tak, że do alkoholu spożywamy rzeczy bardzo tłuste, zawierające dużo też węglowodanów. Zresztą tutaj też alkohol może mieć wpływ na apetyt. I udowodniono, że na przykład zwiększa spożycie przekąsek słonych, czyli na przykład chipsy, paluszki. Ale możemy też obserwować sytuację odwrotną. U osób, które nadużywają alkoholu, może mieć sytuacja zupełnie, znaczy może być zupełnie odwrotna, czyli przy dużym spożyciu alkoholu bardzo często osoby uzależnione zmniejszają w ogóle spożycie żywności. W związku z tym jest to sytuacja, która też będzie prowadziła do niedożywienia. No i jeszcze chciałam wspomnieć w tym miejscu o takim obserwowanym od kilku lat trendzie nowym, a mianowicie alkohoreksja, która polega na zastępowaniu posiłków alkoholem. I to jest w myśl zasady jedz mniej, pij więcej. Nie wiem, jak sytuacja wygląda w Polsce, natomiast dane pierwsze statystyczne dotyczące tego problemu to jest również Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Czyli tam już dostrzeżono niestety taki trend. Zostało nam jeszcze element ostatni, ale też bardzo ważny, czyli interakcje alkoholu z różnymi związkami chemicznymi, czyli krótko mówiąc z lekami. I powinniśmy przyjąć zasadę, że jeżeli przyjmujemy jakieś leki, to nie powinniśmy pić alkoholu. Tutaj te interakcje są bardzo różne. Alkohol może zarówno nasilać działanie leków, jak i osłabiać ich działanie. W przypadku leków przeciwzakrzepowych to tutaj dwukierunkowe oddziaływanie, ale bardzo często jest obserwowane zwiększenie krwawień, czy też możliwości krwawienia. W przypadku antybiotyków zdecydowanie alkohol obniża ich skuteczność. Więc absolutnie nie powinno się w czasie antybiotykoterapii pić alkoholu. Kolejna rzecz bardzo istotna dla osób, które stosują leki przeciwbólowe, to niestety tutaj etanol będzie miał działanie wzmacniające, nasilające działanie leków przeciwbólowych i niestety to może doprowadzić do bardzo poważnych uszkodzeń wątroby, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład paracetamol. W przypadku leków antydepresyjnych również nasilenie ich działania.
Również w przypadku leków nasercowych, jak i antyhistaminowych. Tutaj osoby, które takie leki przyjmują, bardzo często odczuwają nasiloną senność. W związku z tym zdecydowanie, jeżeli przyjmujemy jakieś leki, to w ogóle nie powinniśmy pić alkoholu. Taka jest tutaj złota zasada. Nadużywanie alkoholu ma związek z ponad 60 różnymi schorzeniami. To jest absolutnie jakby rzecz udowodniona i możemy powiedzieć, że dotyczy to wszystkich układów, narządów, tkanek. Układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krążenia, bo tutaj też zdecydowanie alkohol może sprzyjać po pierwsze wysokim wartościom ciśnienia tętniczego, ale też chorobie niedokrwiennej serca. Układ kostny, to już wspomniałam, układ immunologiczny. Zdecydowanie też mamy działanie hamujące alkoholu na komórki układu immunologicznego, zatem to, co przy młodzieży Państwu wspomniałam o zwiększonej podatności na infekcje, również będzie dotyczyło osób dorosłych i też będzie bardzo nasilone u osób uzależnionych. Układ hormonalny, wspominałam o kobietach, ale wspomnę również o mężczyznach, bo to nie jest tak, że tylko u kobiet ten alkohol będzie miał działanie niekorzystne. U panów również. Były prowadzone kiedyś badania, które wykazały, że właśnie spożywanie alkoholu powoduje obniżenie jakości nasienia, zatem też może prowadzić do bezpłodności. No to tutaj układ rozrodczy w powiązaniu z układem hormonalnym. I bardzo ważny element to uzależnienie od alkoholu. Przyjmuje się, szacuje się, że w Polsce niespełna 1 000 000 osób jest uzależnionych. Oczywiście to są tylko dane szacunkowe, bo tu się mówi tylko o tych osobach takich potwierdzonych, natomiast możemy spodziewać się, że ta liczba jest dużo większa. Dobrze byłoby pamiętać o tym, że jest to choroba niewyleczalna. Jest to choroba przewlekła, potencjalnie śmiertelna. I tutaj mamy zaburzenia w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej, czyli bardzo duży problem. Każdy z nas może przeprowadzić test, taką autodiagnozę, która odpowie na pytanie, czy sposób picia alkoholu jest ryzykowny, albo odwracając sytuację, czy jest bezpieczny. Zachęcam Państwa do tego. Na stronie PARP-y można taki test znaleźć. Tych testów jest kilka, natomiast jednym z takich najprostszych, najszybszych do przeprowadzenia to jest właśnie test rozpoznawania zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Jak Państwo wpiszecie PARP-a audit, to można ten test znaleźć. Zatem warto byłoby zastanowić się nad tym, czy istnieje w ogóle ilość alkoholu, którą moglibyśmy uznać za bezpieczną. I takie rzeczywiście ilości są podawane przez ekspertów. Dla mężczyzn to jest 20 gramów etanolu dziennie. Dla kobiet to jest połowa tej dawki. Przy czym tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić, że to określenie bezpieczna to ja bym wzięła w cudzysłów, bo jeżeli ktoś z Państwa się bardzo mocno przywiąże do tej informacji i postanowi od dnia dzisiejszego wypijać 20 gramów etanolu dziennie, w przypadku panów, w przypadku pań 10 gramów etanolu, to niestety spożywanie codziennie alkoholu może doprowadzić do uzależnienia. Więc tutaj zwracajmy również na to uwagę. Ale ile to jest te 10 czy 20 gramów, to jest pierwsza kwestia, którą się za chwilę zajmiemy. A druga rzecz, czy faktem jest, że piwo jest mniej szkodliwe niż wino, a wino mniej szkodliwe niż wódka, bo tak przez lata taki mit panował, ale okazuje się, że jest to mit. Dlaczego? Dlatego, że niezależnie od tego, o jakim rodzaju napoju alkoholowego mówimy, w każdym z nich jest etanol i to etanol jest tą substancją szkodliwą. 10 gramów, czyli ta ilość dozwolona, bezpieczna dla kobiet, to jest jednocześnie określenie takiej standardowej dawki etanolu i taka ilość znajduje się w niepełnej szklance piwa.
czyli około 200 ml piwa, które zawiera 5% etanolu. To jest taka średnia zawartość, bo na pewno Państwo wiecie, że piwa mogą mieć różną zawartość etanolu, nawet i 12%. 10 gramów etanolu będzie się znajdowało również w 100 ml, czyli w lampce wina, o takiej przeciętnej ilości 12% etanolu. I w kieliszku wódki, kieliszek, czyli 25 gramów, a wódka zawierająca 40% etanolu. To są te takie standardowe, można powiedzieć, ilości. Dla kobiet to jest dokładnie ta ilość dozwolona, czy też bezpieczna, dla panów dwa razy więcej. Natomiast myślę, że warto uświadomić sobie, jakie ilości niewiele większe są potrzebne do tego, żeby już miały działanie szkodliwe w przypadku wątroby. Dla mężczyzn to jest ilość 60 gramów i więcej, czyli 3 piwa. Tutaj akurat podaję dla piwa, bo piwo jest tym najczęściej wybieranym napojem alkoholowym. W przypadku kobiet 20 gramów etanolu. Czyli jak Państwo widzicie, w przypadku kobiety to już jedno piwo dziennie może mieć działanie, ma działanie szkodliwe, jeśli chodzi o wątrobę. A jednocześnie też naukowcy podają na przykład, że 30 gramów etanolu dziennie zwiększa ryzyko nowotworów. Także na dobrą sprawę niewiele więcej ponad to, co jest ogólnie traktowane jako ta ilość bezpieczna. Oczywiście nie tylko etanol występuje w napojach alkoholowych i teraz chciałabym już przejść do tej kwestii związanej z innymi składnikami. I tutaj będę mówić tylko i wyłącznie o piwie i o winie, dlatego że w napojach alkoholowych mocnych nie mamy nic więcej ponad etanol i wodę. Więc tam nie ma mowy o witaminach, o składnikach mineralnych czy na przykład o związkach polifenolowych. Oczywiście piwo i wino tutaj będą się różnić z uwagi na to, że jest po pierwsze inny surowiec wykorzystany do produkcji i inny sposób produkcji. Ale w przypadku witamin to zarówno piwo, jak i wino posiada witaminy z grupy B. Natomiast jeżeli byście Państwo byli zainteresowani tym, czy te napoje alkoholowe mogą być istotnym źródłem witamin z grupy B w naszej diecie, to powiem, że szacuje się, że to jest od 1 do 4% realizacji zapotrzebowania dziennego, więc no raczej nie jest to dobre źródło witamin. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o składniki mineralne? Tutaj w przypadku piwa mamy wapń, magnez, potas, sód, żelazo. Niektórzy też bardzo mocno podkreślają, że jest też krzem, który ma mieć bardzo dobre działanie na przykład na włosy czy na skórę. W winie cynk, selen, mangan, miedź. Ale jeżeli byście Państwo byli znów zainteresowani tym, czy na przykład piwo może być źródłem wapnia w diecie, to tutaj przytoczę wyniki badań prowadzonych przez polskich naukowców i to całkiem niedawno, którzy analizowali różne rodzaje piwa. Od razu nadmienię, że nie było tam piwa polskiego, ale były inne piwa, było ich kilkanaście i właśnie naukowcy sobie postawili takie pytanie, czy piwo może być źródłem wapnia w diecie. Okazuje się, że w tych piwach, które były analizowane, ta ilość wapnia była bardzo zróżnicowana. To było od 40 do 310 mg, ale uwaga, w 1 litrze. Natomiast taki był zakres, od 40 do 310, tak na marginesie powiem Państwu, że 310 to tylko jeden rodzaj piwa charakteryzował się tak wysoką zawartością wapnia, natomiast większość miała mniej więcej 150 mg wapnia, ale znów podkreślam, w litrze. I autorzy uznali, że to może być źródło wapnia w diecie, no ale jak popatrzymy na zapotrzebowanie, które wynosi w zależności od wieku, uwaga, mówię o osobach dorosłych,
od 1000 do 1200 mg, to te ilości, które odnotowywano, to jest raptem 13-15%. No więc jest to więcej niż w przypadku witamin, gdzie tam było 1, maksymalnie 4%, no ale nadal jest to niedużo. Więc ja bym się nie do końca zgodziła z takim wnioskiem, że piwo może być źródłem wapnia w diecie, zwłaszcza, że litr wody również zawiera podobną ilość wapnia, 150 mg. A gdyby ktoś z Państwa miał pomysł, żeby zastąpić mleko, to szklanka mleka o przeciętnej zawartości 2% tłuszczu zawiera dwa razy więcej wapnia, tak? 300 mg. Więc zdecydowanie myślę, że nie powinniśmy traktować w tym wypadku piwa jako źródła właśnie wapnia w diecie. Oprócz witamin, składników mineralnych, węglowodanów, pewnych ilości białka, aldehydów, estrów, tutaj ten skład jest bardzo zróżnicowany. Zarówno w piwie, jak i w winie mamy też związki polifenolowe i to w zasadzie one są najbardziej interesującym elementem, jeśli chodzi o korzystny wpływ na zdrowie. I tutaj chciałabym zrobić małą dygresję, bo skąd w ogóle ten temat się pojawił i jak to się stało, że zaczęto analizować tak dokładnie skład napojów alkoholowych i właśnie tą szczególną grupę, którą są związki polifenolowe. Otóż w latach 90. ubiegłego wieku zaobserwowano, że Francuzi charakteryzowali się dużo niższą zapadalnością na choroby układu sercowo-naczyniowego, pomimo tego, że ich dieta była tak samo niewłaściwa, zawierająca duże ilości tłuszczu, co było też charakterystyczne dla innych mieszkańców Europy. W związku z tym naukowcy postanowili przypatrzeć się, co też takiego Francuzi robią, że pomimo tej niewłaściwej diety jednak rzadziej występują u nich choroby układu krążenia. No i cóż się okazało? Okazało się, że Francuzi dużo więcej niż pozostali Europejczycy wypijają czerwonego wina. I to zapoczątkowało badania nad składem czerwonego wina. No i okazało się, że w czerwonym winie mamy związki polifenolowe, ale jest to grupa bardzo zróżnicowana. To jest dużo różnych związków o odmiennej budowie chemicznej i różnych też oddziaływaniach, ale najwięcej w czerwonym winie występuje resweratrolu. Być może Państwo słyszeliście o takiej substancji. Ona ma udowodnione działanie korzystne, właśnie jest takim antyoksydantem. I okazało się, że to najprawdopodobniej właśnie resweratrol odpowiada za obniżenie stężenia cholesterolu LDL, a podwyższenie tej drugiej frakcji korzystnej, czyli HDL. Także tajemnica została odkryta, ale od razu tak na marginesie, z jednej strony Francuzi rzadziej zapadali na choroby układu krążenia, ale medal ma dwie strony. I niestety częściej u nich dochodziło do stłuszczenia wątroby, tak? Czyli z jednej strony zdrowsze serce, ale niestety w dużo gorszym stanie wątroba. Także to jest dlatego właśnie określane jako taki francuski paradoks. I jeszcze taka ciekawostka, bo tutaj myślę, że jeżeli Państwo obserwujecie różne informacje, które przedostają się ze świata nauki, to warto może też wiedzieć, że nie w każdych badaniach jest człowiek wykorzystywany, a zwłaszcza w przypadku badań związanych z alkoholem, to ze względów etycznych. Natomiast bardzo wdzięcznym gatunkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o alkoholową chorobę wątroby i w ogóle poznanie jakby etapów jej powstawania, czynników, które sprzyjają, czyli tutaj chociażby stężenie etanolu, to jest rybka daniopręgowany, który bardzo często właśnie jest wykorzystywany w badaniach służących do poznania jakby procesów powstawania tego schorzenia. Także jak Państwo widzicie, te rybki sobie w takim roztworze etanolu pływają i potem
po różnym okresie czasu, tutaj akurat po 4 tygodniach, można przeanalizować wątrobę, tak, jakie zmiany w hepatocytach nastąpiły. Czyli mamy zmiany o charakterze właśnie stłuszczenia i również stanu zapalnego. Tu się też jeszcze pojawia określenie stres oksydacyjny. Ja do tego określenia jeszcze za chwilę wrócę. Jeśli chodzi o związki polifenolowe, to zdecydowanie w czerwonym winie jest ich najwięcej. Jeżeli Państwo stoicie przed wyborem, czy wypić czerwone wino, czy białe, to zdecydowanie wybierajcie czerwone wino. W winie białym tych związków polifenolowych jest mniej, ponieważ nie dlatego, że czerwone jest z winogron czerwonych, a białe z zielonych. To jest cały czas ten sam surowiec, czyli winogrona czerwone, ale do produkcji czerwonego wina używa się całych winogron, łącznie ze skórką i pestkami, natomiast do produkcji wina białego bez skórki i bez pestek, a to właśnie w skórce jest najwięcej związków polifenolowych. Najmniej jest w piwie, ale zaraz jeszcze przejdę do piwa. Jakie funkcje pełnią te związki polifenolowe w napojach alkoholowych? Otóż one odpowiadają za barwę i smak w przypadku wina, a w przypadku piwa podobnie. Też aromat, kolor, ale również jakość, dlatego że po wyprodukowaniu piwa związki polifenolowe mogą tworzyć kompleksy z białkami, które będą powodowały mętnienie. Także tutaj jeszcze taka kwestia technologiczna i również określanie jakości. Natomiast w przypadku związków polifenolowych możemy również mówić o nich w trochę innym kontekście, a mianowicie o pojemności antyoksydacyjnej, bo okazuje się, że to, że w piwie jest najmniej tych związków, to wcale nie znaczy, że to piwo w ogóle żadnego korzystnego działania w związku z obecnością tych polifenoli nie ma. Otóż pojemność antyoksydacyjna, zaraz wyjaśnię, co to jest. Gdybyśmy chcieli zrównoważyć ilości pod kątem właśnie tej pojemności antyoksydacyjnej, to moglibyśmy powiedzieć, że taką samą pojemność antyoksydacyjną ma jedna lampka czerwonego wina, co 12 lampek białego wina i dwie szklanki piwa. Czyli tutaj to potwierdza, że jeżeli stoimy przed wyborem, to najlepiej byłoby wybrać wino czerwone, ale w zasadzie piwo w tym wypadku też charakteryzuje się bardzo dobrą pojemnością antyoksydacyjną. A cóż to takiego jest? To jest zdolność antyoksydantów, czyli właśnie tych związków polifenolowych, ale też innych substancji o działaniu antyoksydacyjnym do unieszkodliwiania wolnych rodników. I tutaj troszeczkę dochodzimy właśnie do tego stresu oksydacyjnego, ale zacznę od tego, czym są wolne rodniki, bo w tej chwili bardzo dużo mówi się o smogu. To jest jeden z elementów, który nam dostarcza tych wolnych rodników, ale również dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące i nadfioletowe, ale także przemiany etanolu lub leków. To jest też, można powiedzieć, taki trochę paradoks, że z jednej strony w wyniku metabolizmu etanolu w organizmie będzie dochodziło do nadprodukcji wolnych rodników, a z drugiej strony mamy takie substancje, które mogą trochę to szkodliwe działanie niwelować, czyli właśnie te związki polifenolowe. I stres oksydacyjny to jest taka sytuacja, w której mamy mało antyoksydantów, czyli polifenole, ale też witaminy, witamina C, witamina E, składniki mineralne takie jak selen czy cynk, które wchodzą w skład enzymów antyoksydacyjnych. Także jeżeli tych antyoksydantów jest mało, bo na przykład nie jemy zbyt dużo warzyw i owoców, no to wtedy tych wolnych rodników będzie za dużo i one będą zdecydowanie, po pierwsze, miały bardzo duży udział w procesie starzenia, ale też w powstawaniu różnego rodzaju schorzeń, na przykład miażdżycy, chorób neurodegeneracyjnych.
I związki polifenolowe, tak jak mówiłam na początku, skład piwa i wina jest odmienny z uwagi na zastosowane surowce. W czerwonym winie takim klasycznym polifenolem jest właśnie resweratrol. W przypadku piwa między innymi ksantohumol, który powstaje w trakcie ważenia, i 8-prenylnaringenina. Natomiast w zasadzie można powiedzieć, że działanie tych związków polifenolowych będzie bardzo podobne, czyli one właśnie będą antyoksydantami, będą też działały przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, przeciwmiażdżycowo, czy też będą właśnie chroniły przed chorobami neurodegeneracyjnymi. W związku z tym bardzo dużo bada się samych na przykład ekstraktów, czy same substancje. Resweratrol w tej chwili nawet jest dostępny w postaci kapsułek. Ale czy musimy sięgać po kapsułki, bądź czy musimy sięgać po alkohol? Jeśli chodzi o resweratrol, to on oczywiście będzie obecny w winogronach czerwonych. Więc tutaj zdecydowanie jedząc te winogrona można dość dużych ilości resweratrolu dostarczyć, ale nie tylko, bo też maliny, żurawina, borówki, a nawet orzeszki ziemne. Natomiast działanie związków polifenolowych w samej roślinie tutaj zostało wymienione. Jak Państwo widzicie, te polifenole mają funkcje ochronne w roślinie. One działają przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. Resweratrol też powstaje w skórce właśnie w wyniku czy promieniowania, czy narażenia na grzyby czy wirusy. Czyli są to substancje ochronne. A jak sytuacja wygląda z piwem? Tutaj trochę inaczej wygląda, dlatego że piwo produkuje się ze zboża, najczęściej z jęczmienia, aczkolwiek też mogą być tam pewne ilości kukurydzy czy ryżu i z chmielu. Ale nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że ten dodatek chmielu do piwa to jest tak jak dodatek pieprzu do potrawy, bo na 100 litrów piwa to jest raptem 200 mg chmielu, najczęściej w postaci ekstraktu. Także to są bardzo, bardzo nieduże ilości, ten chmiel również jest źródłem związków polifenolowych, ale jak Państwo widzicie, w dużo mniejszej ilości, bo niespełna 30%, głównie te związki polifenolowe pochodzą ze zboża, 70-80%. Jest jeszcze pewna możliwość zwiększania jakby właściwości antyoksydacyjnych piwa. To akurat są takie elementy, które odnalazłam w najnowszych badaniach z tego roku i z poprzedniego, bo naukowcy próbują trochę polepszyć tą pojemność antyoksydacyjną, a tym samym też te właściwości, poprzez dodatek różnego rodzaju roślin, na przykład skórka bakłażana, konkretnie ekstrakt ze skórki bakłażana, propolis, ale też tymianek, jałowiec, melisa, czy owoce. Tutaj w największym stopniu tą właściwości antyoksydacyjne zwiększały wiśnie i winogrona na pewnym etapie produkcji piwa, więc to są sposoby jakby jeszcze tutaj, żeby straty, bo oczywiście w trakcie ważenia piwa też dochodzi do strat związków polifenolowych, więc to są takie sposoby tutaj może trochę, żeby zrekompensować, trochę może, żeby podwyższyć tą ilość. Natomiast chciałabym zakończyć kwestią związaną z napojami bezalkoholowymi, czyli na przykład piwo, które nie zawiera etanolu. I to jest przykład badania, które było prowadzone kilka lat temu na biegaczach, którzy zwykle po ukończeniu maratonu częściej zapadali na infekcje górnych dróg oddechowych. I to była grupa badana oraz grupa kontrolna, która otrzymywała placebo. Natomiast sportowcy pili piwo bezalkoholowe, pszeniczne. I okazało się, że byli potem po zastosowaniu tego piwa bezalkoholowego bardziej wytrzymali, czyli to dało pozytywne efekty na układ odpornościowy. Tylko trzeba właśnie bardzo mocno podkreślić, bezalkoholowe piwo pszeniczne w tym wypadku. Więc myślę, że pewnym rozwiązaniem i alternatywą dla takich klasycznych napojów alkoholowych mogą być na przykład piwa bezalkoholowe czy wina bezalkoholowe, bo one też już są dostępne.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani doktor za bardzo fajną, szeroką, prawda, szeroko omawiającą kwestię wpływu alkoholu na zdrowie prezentację. Dziękuję wszystkim państwu, którzy byli z nami, a niestety muszą nas opuścić i tutaj na sali, i internautom, którzy nie mogą śledzić dalszej części dzisiejszego spotkania. I za chwilkę będzie czas na zadanie pytań państwo, którzy chcieliby jeszcze o coś dopytać panią doktor Aleksandrę Kołotę, przypomnę, która dzisiaj o tym alkoholu nam tak fajnie opowiadała. Zależy od tego, ile będzie pytań. Dobrze, oczywiście. W takim razie zapraszam do drugiej części dzisiejszego spotkania, czyli dyskusji. Czekamy tutaj razem na pytania do pani doktor, od państwa, od naszych słuchaczy ze świata, z Polski, może i gdzieś spoza Polski też nas oglądają. Także zapraszam do zadawania pytań. O nie. Tak, tak, tutaj pan podejdzie z mikrofonem. Mam pytanie, w jaki sposób można zmniejszać, niwelować efekt po spożyciu alkoholu? Najprościej to nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby go było za dużo. Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że pani pyta o jakieś negatywne efekty nadmiaru alkoholu, w sensie po takim jednorazowym nadmiernym wypiciu, czyli krótko mówiąc, tak. Czy są sposoby na kaca? Tak. Nie ma sposobów na kaca. Znaczy jedyny sposób skuteczny to jest po prostu niedoprowadzenie do wystąpienia kaca. Natomiast te metody takie powiedzmy z zakresu, bym powiedziała, medycyny trochę ludowej, nie są skuteczne, to znaczy na pewno nie powinno się stosować na przykład leków przeciwbólowych, bo niestety bardzo często osoby na kacu spożywają aspirynę. A tak jak wspomniałam, alkohol nasila działanie leków przeciwbólowych, a nawet następnego dnia ten alkohol cały czas jeszcze jest przetwarzany w organizmie. Także zdecydowanie nie. Podobnie nie ma działania też kofeina. Bardzo często zdarza się, że ktoś pije kawę, żeby tutaj jakoś próbować przeciwdziałać, ale to też nie ma absolutnie udowodnionej skuteczności. Picie ponownie kolejnych ilości alkoholu też nie jest sytuacją korzystną, no bo alkohol też ma działanie odwadniające, nadmiar alkoholu. A propos tego jest pewna teoria taka, że trzeba stopniowo schodzić ze stanu zawartości alkoholu w organizmie, żeby nie dochodziło do dużego szoku. Co pani na to? To znaczy ja na pewno nie dam przepisu na to, jak pić alkohol, żeby nie mieć kaca i od strony takiej naukowej jakby no nie spotkałam się z jakimiś tutaj metodami. Po prostu trzeba pić ilości nie za duże.
To jest jedyny sposób. Czyli ja bym tutaj wróciła jednak do tej pierwszej odpowiedzi, że po prostu nie doprowadzamy do sytuacji nadmiernego wypicia alkoholu. Też niektórzy uważają, że nie powinno się mieszać. No też bym się z tym zgodziła. Również alkohol właśnie z bąbelkami, czyli wina musujące, czy alkohol mieszany z napojami gazowanymi też jest lepiej wchłaniany. W związku z tym też to stężenie alkoholu będzie wyższe potem we krwi. Także zdecydowanie myślę, że umiar to jest jedyna tutaj właściwa droga. A wpływ elektrolitów, spożywanie następnego dnia? No ale to elektrolity może pani wypić po to, żeby do tego odwodnienia, żeby zmniejszyć odwodnienie. I to jest jakby jedyny tutaj sposób zastosowania. Natomiast nie spotkałam się z tym, żeby to było jakby skuteczne na kaca, tak? Bo jakby na efekt, czyli odwodnienie, no to na pewno trzeba tutaj się nawadniać. Można stosować elektrolity w związku z tym. A sok z kapusty kiszonej? Nie, sok z kapusty kiszonej też nie, zdecydowanie. A cholina? Jeszcze raz. Cholina? Nie. Kiedyś... Zresztą to było chyba jakieś 7 lat temu bodajże, był bardzo popularny taki film, taki wykład profesora, takiego rosyjskiego naukowca. Sprawdziłem właśnie, to był profesor Żdanow, który właśnie chyba w 2012 mówił tak bardzo, dosyć krytycznie o alkoholu, podkreślając, że narody północne w ogóle nie są przystosowane do spożywania, do spożywania alkoholu, że w związku z tym, że narody południowe, czyli Włosi, Hiszpanie, Francuzi, od tysięcy lat piją to wino, to są znacznie lepiej przystosowani i oni mogą. A my właśnie jako narody północne nie powinniśmy. Czy są w ogóle jakieś badania, które potwierdzają co profesor Żdanow mówił właśnie? To znaczy tutaj jedyne potwierdzone zależności to są te, o których mówiłam przy okazji uwarunkowań genetycznych, czyli na pewno rasa czarna i Azjaci. Natomiast tu podejrzewam, że bardziej chodzi o czerwone wino jako element diety śródziemnomorskiej. Ale to trzeba pamiętać o tym, że to był cały taki sposób, styl życia, bo to czerwone wino, które było spożywane w umiarkowanych ilościach w ramach diety śródziemnomorskiej, która też charakteryzowała się tym, że było tam dużo warzyw, owoców, dużo produktów zbożowych, nasion roślin strączkowych, małe było spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, na przykład mięsa, ale też tłuszczów zwierzęcych, na przykład masła, smalcu. W związku z tym, no tutaj to czerwone wino jest takim elementem takiej klasycznej diety śródziemnomorskiej, ale to też trzeba pamiętać o tym, że to był sposób żywienia charakterystyczny dla tych mieszkańców krajów basenu Morza Śródziemnego w latach 50. ubiegłego wieku. Już w tym momencie oni również zmagają się z tymi samymi problemami co my, czyli też nadmierną masą ciała. Natomiast no, nie spotkałam się z tym, żeby oni w jakiś szczególny sposób byli tutaj, nie wiem, jak to nawet określić, żeby w jakiś szczególny sposób mieli jakieś zdolności metabolizowania. Mówi się, że rasa biała po prostu nie jest tak jakby chroniona, tak jak właśnie ta rasa czarna. Dziękuję. To mogę jeszcze tak na marginesie dodać, że jeśli chodzi o te kraje północy, to tam rzeczywiście problem nadmiernego spożycia alkoholu, ale też niewłaściwej diety był rozwiązany w taki sposób trochę systemowy, czyli tam na przykład Finlandia jest przykładem. W latach 70. wprowadzono taki właśnie rządowy program wprowadzania korzystnych zmian, czyli po pierwsze diety, po drugie używek właśnie, czyli nie tylko alkoholu, ale też palenia papierosów. I przez ponad 20 lat udało im się bardzo ładne efekty uzyskać. Istnieje przekonanie, że lepiej jest upić się raz na jakiś czas porządnie niż często, ale w niewielkich ilościach codziennie.
To jest bardzo ciekawe pytanie i oczywiście zostało to naukowo sprawdzone. I okazuje się, że tak samo upijanie się wręcz do nieprzytomności raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, zwykle to chodzi o weekendy od piątku, piątek, sobota, porównywano właśnie z efektami takiego codziennego picia niewielkich ilości alkoholu i okazało się, że efekty są bardzo podobne. Z tą różnicą, że takie upijanie się wręcz do nieprzytomności raz na jakiś czas powodowało, że organizm dużo więcej czasu potrzebował na, można powiedzieć, regenerację. Czyli no można było powiedzieć, że lepszą opcją byłoby po prostu picie sporadyczne alkoholu, nie codzienne, tylko od czasu do czasu nieduże ilości. Tak bym tutaj odpowiedziała na to pytanie. No to by oznaczało, że jest dwukierunkowe działanie, albo może nasilać działanie takich leków, albo osłabiać ich działanie, ale tutaj należałoby czytać po pierwsze etykietę leku, ale też pytać farmaceutę lub lekarza. Ale dwukierunkowe tutaj w tym wypadku może być. No to pewnie zależy od rodzaju może leku. Generalnie zasada jest taka, że jak się przyjmuje jakieś leki w sposób też jakby przewlekły, to nie powinno się w tym czasie pić alkoholu. Ja mam pytanie dotyczące bezpiecznej ilości alkoholu. To jest 20 gramów etanolu dziennie, ale to chodzi o 100%? Tak, 100%. Dokładnie, to chodzi o czysty etanol. To nie chodzi o 20 gramów piwa, wina lub... 20 gramów etanolu. Mój sąsiad pyta, czy może codziennie jedno piwo wypijać. To znaczy, to tak jak mówiłam, to określenie bezpieczna ilość jest w cudzysłowie, dlatego że tak eksperci taką wartość przyjęli, natomiast jeżeli państwo potraktujecie to w sposób dosłowny, to również spożywanie codzienne alkoholu, niezależnie od ilości, może po pierwsze prowadzić do uzależnienia, a po drugie, w zależności od wieku, stanu zdrowia, schorzeń, indywidualnych predyspozycji, nawet takie picie codziennie niewielkich ilości może też wyrządzić szkody w organizmie, na przykład prowadząc do alkoholowej choroby wątroby. Także tutaj pamiętajmy o tym, że to jest w cudzysłowie, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, jak każdy z nas zareaguje na taki styl picia. Dlaczego w różnych krajach toleruje się inną wysokość zawartości alkoholu we krwi, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu? Tutaj bardzo mi przykro, ale nie odpowiem na to pytanie. Nie wiem, to należałoby zapytać tych, którzy takie prawo ustanawiają. Czemu w innych krajach jest inaczej? 15 kwietnia ma być też wykład. Do czego będzie dotyczył? Też pierwszy wykład z kolejnego cyklu, czyli w semestrze letnim tego roku akademickiego, będzie w marcu, jeśli mogę. To będzie bodajże 18 marca. Ja wrócę do tego slajdu, który był pokazywany na początku. Tak jest, 18 marca będzie dotyczył magnezu, czyli jednego ze składników mineralnych, który no, coraz częściej jest przyjmowany w postaci suplementów. Natomiast pani profesor Barbara Pietruszka i pani doktor Olga Januszko spróbują państwu powiedzieć, czy tak naprawdę te suplementy
trzeba spożywać. Czy jest uzasadnione spożywanie suplementów zawierających magnez. Natomiast kolejny, 15 kwietnia, czyli ten dzień, o którym pan wspomniał, to będzie wykład dotyczący choroby zwanej zespołem policystycznych jajników, czyli choroby, która dotyka kobiety, dotyczy zaburzeń funkcji jajników i może prowadzić do problemów z płodnością, ale to też są różne inne problemy, bo choroba wpływa na wiele, funkcjonowanie wielu różnych narządów i może dawać różne powikłania. 20 maja to z kolei wykład dotyczący chirurgii bariatrycznej, czyli sposobów na otyłość, otyłość olbrzymią, kiedy dieta okazuje się, że nie skutkuje, nie skutkują inne metody, próby podejmowania tej walki z nadmierną masą ciała i wydaje się, że takim wyjściem ostatecznym może być właśnie operacja zmniejszenia żołądka czy wyłączenia części przewodu pokarmowego z tej funkcji trawienno-absorpcyjnej, ale to też metoda, która jest, no, budzi pewne kontrowersje, bo tak jak te wcześniejsze i ostatni wykład, to tematy, które to są z jednej strony stosowane, prawda, różne metody, tak jak powiedziałam, suplementy czy metody chirurgiczne, czy ostatni wykład dotyczący nanocząsteczek pojawiających się w różnych produktach też i mających związek z żywieniem człowieka, no to są pewne tematy budzące kontrowersje. Ten kolejny cykl wykładów właśnie taki jest związany z pewnymi kontrowersjami dotyczącymi żywienia człowieka. To ja pozwolę sobie jeszcze nawiązać do magnezu. Otóż też trzeba mieć świadomość, że spożywanie napojów alkoholowych będzie się wiązało też z utratą składników mineralnych i tutaj między innymi też magnez do nich się zalicza. Jest pytanie jeszcze od internauty dotyczące tego, czy dzieci mogą spożywać potrawy, w których jest alkohol i potrawy te są poddawane obróbce termicznej. No, etanol generalnie ulega ulotnieniu, natomiast zdecydowanie i tak powiedziałabym, że nie. Tak jak kobiety w okresie ciąży i laktacji bezwzględnie nie powinny pić alkoholu, nawet alkoholu o niewielkiej ilości etanolu, tak samo dzieci. Zdecydowanie żaden dodatek alkoholu do potrawy, nie wiem cóż to miałoby spowodować w tej potrawie, może to w nawiązaniu do tej zupy piwnej, ale absolutnie nie. Ja mam takie pytanie. Co jest bardziej toksyczne na wątrobę? Czy leki psychotropowe, które używa się do leczenia schizofrenii, czy piwo, alkohol w postaci piwa? Tutaj nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie jestem farmaceutą, więc to aż tak szczegółowej wiedzy nie posiadam na temat szkodliwości leków psychotropowych i alkoholu. Bo wiem, że przede wszystkim leki psychotropowe szkodzą na wątrobę. No tak, bo to też wynika z tego, że wątroba jest tym narządem, który właśnie neutralizuje wszystkie szkodliwe substancje, które trafiają do naszego organizmu, więc na pewno będą to leki i będzie to również alkohol, jako właśnie ta substancja toksyczna. Ja jeszcze jedno pytanie mam. Ile alkoholu, przeliczając to na 100%, neutralizuje się w ciągu jednej godziny? Nie przypomnę sobie w tej chwili, jakie to są ilości. Znaczy, to jest tak najbardziej do sprawdzenia i na pewno w literaturze można sprawdzić tempo metabolizowania alkoholu, ale ja sobie w tej chwili nawet nie przypomnę, jaka to jest wielkość. Ale tutaj pewnym
pewną pomocą może być to alkoholowe liczydełko, o którym mówiłam, bo tam po wpisaniu, zaznaczeniu płci, masy ciała, ilości i rodzaju wypitego alkoholu i godziny można sprawdzić, po jakim czasie, jakie jest stężenie alkoholu we krwi. Oczywiście podkreślam, że to są dane szacunkowe tylko, jest to obliczane na podstawie algorytmu, no niemniej jednak można ewentualnie w ten sposób próbować też sprawdzić takie tempo przemian. Jest pytanie od internauty, czy wino faktycznie ze względu na obecność flawonoidów może wspierać reakcję organizmu na insulinę? Tutaj jeśli chodzi o związki polifenolowe, to trudno mi powiedzieć, natomiast generalnie alkohol podwyższa stężenie glukozy we krwi, więc zdecydowanie no, sam jakby etanol ma takie działanie niekorzystne i osoby, które mają cukrzycę, też nie powinny absolutnie pić alkoholu, jeżeli przyjmują insulinę. A resweratrol? Tak, tu doktor podpowiada, że resweratrol, tak. On jest w ogóle dość szeroko analizowany. Ja akurat bardziej w kontekście ewentualnie jego wpływu na wątrobę, bo też resweratrol ma działanie hepatoprotekcyjne, ale powiem Państwu, że jak się tak zgłębiłam w ten temat, to okazało się, że też bardzo istotna jest ilość, bo jeżeli resweratrol jest stosowany w bardzo dużych ilościach, czyli na przykład poprzez suplementy diety, to okazuje się, że może mieć również działanie prooksydacyjne, czyli właśnie niestety takie, można powiedzieć, w drugim kierunku, nie przeciwutleniające, a sprzyjające takim procesom i to właśnie w przypadku antyoksydantów często tak bywa, że tutaj też ilość jest istotna. Jeszcze mam pytanie do pani doktor. Została tu pominięta sprawa fuzli i wszelkich ubocznych produktów przy fermentacji brzeczki piwnej. Czy to ma no, jakieś istotne znaczenie, czy to się pomija? To znaczy ja powiem tak, proces produkcji alkoholu jest bardzo skomplikowany. To jest proces wieloetapowy i jeśli chodzi o utratę, o straty związków fenolowych, to tak, dochodzi do nich, aczkolwiek na różnych etapach produkcji różnie to wygląda. Jedni naukowcy stwierdzają zmniejszenie ilości związków fenolowych, inni stwierdzają, że ilość się zwiększa. Faktem jest, że też w trakcie ważenia piwa pewne związki polifenolowe w ogóle powstają, tak jak mówiłam, ten ksantohumol. Natomiast niektórzy naukowcy podają, że te straty związków polifenolowych w wyniku produkcji to jest 50%. Czyli ten surowiec wyjściowy ma najwięcej i zresztą są też takie prowadzone badania nad ekstraktem z jęczmienia, takiego właśnie tego bazowego, który jest stosowany do produkcji piwa i też wstępne badania wskazują, że sam taki ekstrakt już ma działanie bardzo korzystne, działanie chroniące wątrobę, także być może to jeszcze będzie przyszłość, czyli ekstrakty z tego surowca bazowego. Mnie chodziło o te fuzle tak zwane, czyli alkohol butylowy i podobne z tego rzędu alkohole, prawda, wyższe, które tam powstają w czasie fermentacji i one nie są usuwane, tylko pozostają w tym piwie. No i jeszcze parę różnych takich związków, prawda, no, które są toksyczne. Dokładnie, to jest, tak, tak. Tak, pestycydów też. No, temat jest bardzo rozległy, bardzo. Tutaj ja mniej naprawdę zajmuję się kwestiami technologicznymi, a bardziej wpływem, oddziaływaniem poszczególnych związków, czy właśnie etanolu albo aldehydu octowego, który ma działanie rakotwórcze. Natomiast no, trudno mówić i poruszyć każdy tutaj element
tego tematu. To bardzo dziękuję.